Moi drodzy, witajcie serdecznie. Tutaj ojciec Romek Groszewski i zapraszam Was na zaprawę. Tym razem druga niedziela Wielkiego Postu otwiera nam drugi tydzień naszych rozważań w kursie Szepty Boga. To jest to szept, który wprowadza nas w kontemplację. Pozwólcie, że krótko przeczytam Ewangelię na jutrzejszy dzień. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przekazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy z martwych wstanie. Moi drodzy, pod wieloma względami można śmiało powiedzieć, że jest to Ewangelia o kontemplacji. Aż nie wiem, od czego zacząć, bo pojawiło się tyle wątków, kiedy czytałem to słowo. Ale pierwsze, wyjście osobno, spotkanie z Bogiem, z Jezusem osobno, od tłumu, wyjście na pustynię, to jest taki moment, kiedy wchodzimy głębiej w spotkanie z Bogiem. Ewangelia Mateusza o tym nie wspomina, ale Ewangelia Łukasza mówi wyraźnie, że Jezus poszedł tam, żeby się modlić. Ten kontekst modlitwy jest bardzo podkreślony. Modlitwy, która prowadzi do tego, że Bóg się nam objawia. I teraz jak ten Bóg się nam objawia? Pierwsze to jest to, że to jest nasze osobiste doświadczenie, w którym, które dominuje, jest najważniejsze i pierwsze w tym sensie, że doświadczenie kontekstu Słowa Bożego i tradycji, które tutaj dla nas mogą być symbolizowane przez Mojżesza i Eliasza, są wspierającym dla tego doświadczenia osobistego. Bo to już nie jest tylko Mojżesz i Eliasz, ale to jest sam Bóg, który się objawia uczniom. W tradycji wschodu pięknie się mówi o tym, że tym, co się tak naprawdę przemieniło, to były oczy uczniów, że oni zobaczyli prawdę o tym, kim jest Jezus Chrystus. Pojawiający się obłok to jest moment, kiedy w kontemplacji wchodzimy jeszcze głębiej w tajemnicę Boga, że jesteśmy przez nią pochłonięci i Bóg jest tak blisko, że Go nie widać, że w tym naszym doświadczeniu jest jakaś tajemnica niewyrażalna, niewypowiadalna. Na samym końcu nie opowiadajcie o tym nikomu, bo właśnie, tak mówi Jezus do uczniów, bo właśnie ta tajemnica tak wielka, że ciężko jest ją zrozumieć, ale jest to równocześnie coś, czego doświadczamy. I próba złapania tego, tak jak próbuje to złapać Piotr, i zatrzymania tego spełza na niczym. To doświadczenie, ono przychodzi jak łaska i nie jesteśmy w stanie nic zrobić, żeby je zatrzymać, żeby je wyprodukować i żeby je zatrzymać. I ostatnia, najważniejsza rzecz, Jezus Chrystus, absolutne centrum objawienia, ważniejsze niż to, co jest napisane w Piśmie, ważniejsze od tego, co mówi Eliasz, ważniejsze to od tego, co mówi Mojżesz. To osobiste spotkanie i doświadczenie Boga, które jest tajemnicą, obłokiem niewyrażalnym. Bóg się przemienia i tym naszym, dla nas, w tym tygodniu objawieniem Boga będzie nasz oddech. Wdzięczny temat, chyba mój ulubiony. Będziemy starali się głębiej wejść i zrozumieć, jak w tej rzeczywistości, takiej zwyczajnej, może być obecny Bóg i jak tak prosta czynność, nudna, zwyczajna, codzienna, może się dla nas stać
tym, co pomaga nam wejść w tajemnicę Boga, który jest obecny. W jaki sposób możemy dać się tej obecności Boga, Jego obłokowi ogarnąć. Zapraszamy do modlitwy.